CBA zatrzymało trzech pracowników służby zdrowia. Mieli oni ujawniać dane z przetargów na sprzęt medyczny. Sprawa dotyczy postępowania z lat 2019-2020. Według śledczych CBA. Przedstawiciel znanej firmy dostarczającej sprzęt medyczny dla placówek służby zdrowia wchodził w nieformalne porozumienie z pracownikami tych jednostek odpowiedzialnymi za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia lub bezpośrednio biorącymi udział w pracach komisji przetargowych. Dziś CBA poinformowało o zatrzymaniu trzech osób ze służby zdrowia, które miały ujawniać dane z przetargów. Usłyszeli oni zarzuty utrudniania prowadzonych przetargów. To kolejni zatrzymani w tej sprawie. Na początku roku zatrzymano sześć osób. Jak wynika z ustaleń, łączna wartość zamówień objętych śledztwem, w których miało dojść do nieprawidłowości, to około 5 milionów złotych.